Nazywam się Basia Rosłaniec. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć bardzo ważne słowa. To są najważniejsze słowa, które ja w swoim życiu usłyszałam. I dlatego tutaj jestem, żeby wam o tym powiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy teraz w takim dziwnym czasie. Włącza się telewizję i tylko się słyszy o jakimś wirusie, jakimś koronawirusie. Włącza się cokolwiek, internet czy radio, i tylko jest strach i widzi się informacje o śmierci, o chorobie, o strachu. I chciałam wam powiedzieć, że ta wizja tego, co się dzieje, to jest taką wizją tego, co czeka każdego człowieka, który odejdzie z tego świata, który będzie oddzielony od Boga. Jeżeli odejdziesz, jeżeli umrzesz, nie pojednając się z Bogiem, to czeka cię tylko oddzielenie od Boga. Czeka cię życie właśnie w takim systemie. W systemie śmierci, w systemie strachu. Jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, to niestety nic się nie zmieni i kiedyś masz tylko to, masz tylko to, masz tylko system strachu, system śmierci. Ja jestem tutaj, żeby wam ogłosić słowa prawdy. Dlatego, że ja osobiście poznałam Jezusa Chrystusa. Dlatego, że ja zawołałam do Boga i powiedziałam: Boże, ja chcę cię poznać takim, jakim jesteś naprawdę. Nie takim jakimś człowiekiem z religii. Nie jakimś kimś ukrytym w obrazku. Ja chcę cię poznać. Ja uklękłam i zawołałam do Boga i powiedziałam: Boże, ja ciebie nie znam. Ja ciebie nie znam. Ja chcę poznać prawdę o tym, jaki ty jesteś. I przyszedł do mnie Jezus Chrystus. Ja go zobaczyłam. Ja go zobaczyłam oczami swojego serca. I on przyszedł z miłością i z dobrocią. I on uzdrowił moje życie. Moje życie się zmieniło. Ja zostałam wyciągnięta z zabobonów, z głupoty różnych religii. I ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć bardzo ważną informację. I ta informacja jest, że w tym momencie jesteście oszukiwani. Jesteście ludźmi, którzy idą na zagładę. Dlaczego? Bo Ewangelia jest prosta. Ewangelia powiedziała, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, jedyną prawdą. I to jest droga ku życiu. I słuchajcie, nie marnujcie tej szansy. To jest szansa na refleksję. To, co się teraz dzieje, to jest w ogóle bardzo prorocze. Dlaczego? Dla każdego człowieka. Bo to jest moment refleksji nad życiem i śmiercią, nad strachem i nad odwagą. To jest moment refleksji. Czego chcesz? Czy chcesz żyć w strachu? Czy chcesz być pokonany? Czy chcesz, żeby żyć lękami, chorobami? Jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Ja ciebie poprowadzę. Nie przyciszę tego. To są słowa życia. To są słowa życia. Ale to są słowa Jezusa. Jeżeli szanujesz Jezusa, to posłuchaj. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby każdy, nie ktoś wyjątkowy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, był zbawiony. Jeżeli chcesz być zbawiony, ocalony, uzdrowiony, to Jezus Chrystus jest tą odpowiedzią. Jezus Chrystus jest odpowiedzią. Ewangelia mówi, że musisz narodzić się na nowo. Ale co to znaczy narodzić się na nowo? To znaczy, że musisz narodzić się z Bożego Ducha. I tylko aktem swojej wiary i decyzji to może się stać. Tylko aktem swojej wiary i swojej decyzji możesz realnie pojednać się z Bogiem. Tylko aktem swojej wiary i swojej decyzji, nie aktem jakichś rytuałów, nie aktem jakichś cyrków, jakichś świątyniach. Aktem swojej wiary i swojej decyzji. Ludzie,
jest szansa. To jest szansa dla was na pojednanie się z Bogiem, żeby nie być zależnym od tego, co się teraz dzieje na świecie, żeby nie bać się żadnej korony, wirusa, bo tam nie ma żadnej korony, tylko Jezus Chrystus jest jedynym królem, tylko On ma koronę. I ja nie mówię o żadnej religii, ja mówię o pojednaniu się, realnym pojednaniu się z Bogiem. Nie marnujcie tego momentu, już dziś zawołajcie do Boga i poproście Go. I powiedzcie, nie zawoli mi gardło. Jestem zdrowa zawsze. Jestem zdrowa, nie boję się żadnych chorób. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus jest moją tarczą. Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezus Chrystus jest jedyny, który ma koronę. Nie żaden wirus. Słuchajcie, kochani, to jest akt waszej decyzji. To jest akt twojej osobistej decyzji. Jeżeli realnie masz jakikolwiek szacunek dla Jezusa, jeżeli postać Jezusa coś dla ciebie znaczy, to już dzisiaj zawołaj do Jezusa i powiedz: zastanawiam się swoim, moim Panem i Królem. Jezus, przebacz mi, że żyłem bez ciebie. Jezus, przyjdź do mojego życia. Zmień moje życie. Zmień moje serce. A Jezus przyjdzie. I będziesz nowym człowiekiem. Będziesz zbawiony. Amen. A żona